Cześć, witajcie w moim kolejnym filmiku. Dziś zgodnie z zapowiedziami zmierzymy się z książkowymi gniotami, które wpadły w moje ręce w 2014 roku. Na szczęście tych książek było mało, chodzi o całe 6 pozycji, czy raczej 5, ponieważ Wołania Kukułki Rowling nie będę nazywać gniotem, ta książka była po prostu nudna, albo inaczej mówiąc, do bólu poprawna, przez co wynudziłam się czytając tę książkę i to bardzo, bardzo, bardzo ciągnęło się to wszystko jak flaki z olejem, było szalenie nudne. Zresztą Rowling znalazła się już w moim podsumowaniu roku 2013. Trafny, czy raczej trefny wybór, trafił wtedy na listę najgorszych książek, które wtedy przeczytałam, więc nie chcę Wam znowu podpadać, ponieważ jeżeli chodzi o Rowling, uwielbiam ją. Uważam, że Harry Potter wyszedł jej po prostu kapitalnie i być może kiedyś o tym powiem, ponieważ prosicie mnie o to, żebym popaplała troszeczkę o Harrym Potterze, więc może popaplam, zobaczę jak to widzi mi wszystko z czasem. W każdym razie Wołania Kukułki nie znajdziecie w tym zestawieniu. Będę mówiła o książkach, których niestety już nie mam, w sumie niestety, stety, może stety, a nie niestety, bo przynajmniej nie będę tutaj dzisiaj niczym rzucać i ten filmik będzie taki w miarę spokojny, tak mi się przynajmniej wydaje, także no ten teges zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie amerykański przekręt autorstwa Roberta Wugrina, czyli niesamowicie nudna biografia znakomitego oszusta Mela Weinberga, który działał w Stanach Zjednoczonych w latach 60., 70., który nie widział nic złego w oskubywaniu ludzi, w żerowaniu na ich naiwności, który uszytu swojej kariery obracał grubymi milionami i którego historię być może kojarzycie, jeżeli oglądaliście American Hustle, naprawdę świetny, warty uwagi film z doskonałą kreacją aktorską Jennifer Lawrence, którą po prostu uwielbiam, uwielbiam ją ogólnie jako aktorkę i uwielbiam ją w tym filmie. Generalnie Mel Weinberg prowadził bardzo ciekawe życie. Można by rzec, że życie przez wielkie rzet, coś a la Jordan Belfort, ale zostało to tak beznamiętnie opisane, że to się w głowie nie mieści. Suchy fakt, na suchym fakcie, suchym faktem poganiający. Właśnie dlatego jestem tą pozycją tak, no, totalnie rozczarowana, właśnie dlatego znalazła się ona w moim rankingu. Kolejną książką są Dziewczyny od Gucci'ego autorstwa nie mam pojęcia kogo, nazwiska autorek, które popełniły tę książkę pod pseudonimem wyparłam z pamięci, zarówno nazwiska autorek, jak i ich pseudonim. Dlaczego? Bo to 350 cholernie nudnych stron opowiadających o życiu niesamowicie infantylnych, głupich kobiet, uzależnionych nie tylko od operacji plastycznych, ale też pozorów, kobiet, które skrywają różne brzydkie sekreciki i które po prawie 350 stronach dochodzą do wniosku, że życie to coś więcej niż tylko nowa para pantofelków od Chanel, że chcą czegoś więcej, że chcą żyć, tak naprawdę żyć i to jest po prostu coś strasznego. Ta książka jest naprawdę strasznie nudna, ani nie bawi, ani nie niesie za sobą przesłania, chyba że przesłaniem można nazwać ten banał na banale banałym poganiający, który znajdziemy w tej książce. No książce, która ma naprawdę bardzo durną bohaterkę Mim. Chyba każde zdanie w tej książce zaczyna się od haseł mim to, mim tamto, mim owam to. Po prostu miałam dosyć tej bohaterki i nie tylko tej bohaterki, ale jej przyjaciółek też. Doprawdy durna pozycja, po którą nie mam zielonego pojęcia, dlaczego po tę książkę sięgnęłam, albo wiecie co, ja wiem dlaczego po nią sięgnęłam. Zrobiłam to jakoś tak mniej więcej w takim krótkim odstępie czasu po przeczytaniu Wojen rodziny Gucci, chyba to z uwagi na taki dziwny sentyment do Jenny Gucci, autorki i bohaterki tej książki, książki, której nienawidzę, odsyłam Was do mojego paplanda na temat Wojen rodziny Gucci, najgorszej książki 2013 roku. Jenny! Ja wiedziałam, że ona wróci! Jenny zawsze wraca jak bumerang, także skończmy z tymi wszystkimi Gucci, Gucci, Gucci i przejdźmy dalej. Przejdźmy do Olgi Rudnickiej i niezbyt fartownego dla niej, fartownego pechu. Jak widzicie, tej książki też nie mam, pozbyłam jej się zaraz po lekturze, nie mam jej w swoich zbiorach, ponieważ była po prostu słaba. Po Oldze Rudnickiej, w której zakochałam się po lekturze Natalii 5, a także drugiego przekrętu Natalii i tu wszem i wobec ogłaszam, że chyba w styczniu premierę będzie miała trzecia część Przygód Sióstr Sucharskich. Nie mogę się tego doczekać, także po lekturze tych książek, po lekturze Cichego Wielbiciela, oczekiwałam po tej autorce
autorce czegoś więcej, a nie książki, która nie bawi, która jest nudna, która po prostu nic za sobą nie niesie, która dłuży się, jest po prostu okropna, ciągnie się jak flaki z olejem, dziany, nadziany, dziani, to bohaterowie naprawdę nijacy. Papierowe postacie, w papierowej powieści napędzanej iście papierową akcją, oto nieudolna parodia przestępczego świadka, na którą po prostu szkoda czasu. Tak samo jak bezcennego Zygmunta Miłoszewskiego, o czym doskonale wiecie, nie jestem w stanie zliczyć filmików, w których rzucałam tą powieścią, powieścią, którą albo się kocha, albo się jej nienawidzi. Ja jestem oczywiście po stronie osób, które tej powieści szczerze nienawidzą. Dlaczego? Bo jest bezdennie głupia, bo ma beznamiętnych bohaterów, bo ma niedopracowane dialogi pełne sucharów, to znaczy kwestii, które powinny bawić. Czytałam tę książkę i tak zastanawiałam się, aha, tutaj pewnie powinnam się zaśmiać, to proszę bardzo. Mamy tutaj naprawdę też strasznie okropną, naciąganą akcję. Oto wtórna powieść nastawiona na tanie efekciarstwo zalatujące taką typową komercją. Coś po prostu strasznego, potwornego, coś czego nie polecam, a nawet więcej, stanowczo odradzam. Czas na jedną z najgorszych powieści, jakie kiedykolwiek przeczytałam, czy raczej wysłuchałam, bo chodzi o audiobooka Wyznania zakupoholiczki by Sophie Kinsella. Nie wiem, czy pamiętacie moje podsumowanie roku 2013, to podsumowanie pojawiło się jeszcze w Babskim TV, ale wtedy pojawiło się coś takiego jak Jenny! I teraz mam ochotę tak wrzeszczeć: Rebeka, 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 najgorsza bohaterka ever, głupia infant, tylna dziewucha, która ma więcej szczęścia niż rozumu, która co rzucała złotymi myślami, typu, że jej zdaniem na świecie skończy się depresja, jeżeli każdy z nas będzie mógł codziennie ubrać się w coś nowego. Ta książka jest po prostu straszna, naprawdę straszna, 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 okropnie napisana, z okropną bohaterką. Nic nie wnosi, naprawdę nic nie wnosi, ani nie bawi, bo ta książka chyba została napisana po to, żeby bawiła, ani nie niesie ze sobą żadnego przesłania, niczego nie uczy, a to naprawdę bardzo dobry materiał na tego typu powieść. Powieść, która mogłaby dać nam do myślenia, zakupoholizm. Myślę, że w dobie tego, w okresie konsumpcjonizmu, tak, zwłaszcza proszę bardzo, konsumpcjonizmu świątecznego, który całkiem niedawno tutaj był, zresztą teraz dalej są wyprzedaże, to taka książka no mogłaby nieść za sobą jakieś przesłanie, a ta książka nie niesie za sobą żadnego przesłania. To zmarnowany potencjał, bo jak już mówiłam, ta książka nawet nie bawi. Ona naprawdę wkurza. I chyba mówiłam to w recenzji Wyznań zakupoholiczki, także jeszcze raz to powtórzę, parafrazując filmową Rebekę Bloomwood, słuchając tego audiobooka, moje serce nie topiło się jak masło na rozgrzanej grzance. O nie, tam w środku się kotłowało i dalej się kotuje, gdy tylko myślę o Rebece, Rebece, która chyba przebiła Jenny. Tak, Jenny, wydaje mi się, że Rebeka ciebie przebiła, że jest ktoś jeszcze gorszy od ciebie i tym kimś jest Rebeka. Rebeka, której tak coś czuję, poświęcam już za dużo mojego cennego czasu i waszego czasu, ponieważ to oglądacie, także kończę temat. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o książkowe gnioty 2014 roku. Oczywiście nie musicie się ze mną zgadzać, jeżeli któraś z tych książek podobała wam się, no to okej. Ile głów, tyle opinii, szanuję wasze zdanie, mam nadzieję, że uszanujecie moje. Jeżeli chodzi o nowy rok, jeszcze jedne życzenia. Życzę wam samych dobrych, zacnych buków i żadnych książkowych gniotów. Tego życzę gorąco wam, ale też i sobie. Nigdy więcej Rebeki. Także to by było na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie mojego dzisiejszego filmiku. Zobaczcie, obyło się bez rzucania książkami. I do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!